Wśród łąk, na ulicy Staromiejskiej w Łęczycy, znajduje się miejsce, które stało się schronieniem dla niechcianych i zapomnianych psów. Tym miejscem jest schronisko dla bezdomnych zwierząt w Łęczycy. Dzięki pracy osób zaangażowanych w funkcjonowanie schroniska, psiaki mają miejsce na świecie. Otrzymują one pomoc medyczną, pożywienie, własną budę i namiastkę miłości, która dla zwierząt najczęściej skrzywdzonych przez ludzi jest najważniejsza. Schronisko daje im szansę na życie i przygotowuje je do adopcji. To powiedz mi, ile osób w wolontariacie w ogóle tutaj uczestniczy? W tej chwili są 4 jest stałych wolontariuszy. Dlaczego wolontariuszy jest tak mało? Dlaczego nikt... Może dlatego, że to nie jest łatwa praca, no nie jest przyjemna, tak? Jest brudno, jesteśmy cały czas brudni, co zresztą po mnie widać. No, praca nie jest w sterylnych warunkach i młodzi ludzie chyba nie chcą poświęcać na to czasu. Nie. Dokąd idą psy, gdy odchodzą? Bo jeśli nie idą do nieba, to przepraszam Cię, Panie Boże, mnie tam także iść nie potrzeba. Ja proszę na inny przystanek, tam gdzie merda stado ogonów. Zrezygnuję z anielskich chórów, tudzież innych nagród nieboskłonu. W moim niebie będą miękkie sierści, nosy, łapy, ogony i kły. W moim niebie będę znów głaskać moje wszystkie pożegnane psy.